Październik 539 roku przed naszą erą był przełomem w dziejach starożytnego Wschodu. Medowie i Persowie podbili największe światowe mocarstwo Królestwo Haldejskie, zwane w nauce historii także Neo-Babylonią. Piastujący władzę nad Babilonią w imieniu swego ojca Nabonida Belsazar został zabity podczas zajęcia Babilonu stolicy imperium, zaś Nabonid, który pośpieszył na pomoc Synowi, dostał się w ręce króla perskiego Cyrusa. Uczestnikiem tych wydarzeń był hebrajski prorok Daniel, przebywający na dworze babilońskim. Opisał je w piątym rozdziale swojej księgi, nazwanej od jego imienia Księgą Daniela, umieszczoną w kanonie Starego Testamentu. Zgodnie z jego wspomnieniami, zawartymi w następnym rozdziale, władzę nad zdobytą Babilonią objął 62-letni Dariusz Med. Popatrzmy na pierwszy werset szóstego rozdziału księgi Daniela. A dariusz Medyjczyk objął królestwo mając 62 lata. Historia nie zna władcy o imieniu Dariusz Medy. Ze źródeł dziejów Starożytnego Wschodu wynika, że po upadku Babilonu w październiku 539 roku przed naszą erą władzę nad imperium perskim sprawował Cyrus II Wielki. Stąd Dariusz Med jest nierozwiązaną zagadką historyczną. Stajemy przed problemem: czy Biblia jest wiarygodna, czy można jej zaufać? Czy relacja szóstego rozdziału Księgi Daniela jest fikcją historyczną, niepokrywającą się z ustaleniami badaczy starożytności? Witam na YouTube, adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli lubicie nasz kanał i uważacie jego materiały zawartościowe, a nie uczyniliście tego wcześniej, kliknijcie teraz na słowo subskrybuj. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności, abyśmy mogli się rozwijać i docierać do coraz większej grupy osób. Jest to wasz wkład w ewangelizację świata zleconą przez Chrystusa. Tym, którzy nas wsparli, dziękujemy i zapewniamy, że wasza pomoc zostanie mądrze wykorzystana na zakup brakującego sprzętu, podniesienie poziomu nagrań i reklamę. Numer konta i wszelkie potrzebne na ten temat informacje znajdziecie w opisie naszego kanału. To, co jeszcze dobrego możecie uczynić, to przesyłajcie nasze filmy, linki i namiary rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Zostawiajcie komentarze pod naszymi programami i piszcie do nas. Jeśli ktoś chciałby się spotkać z nami, jest to możliwe. Jeśli dzisiejszy film Wam się spodoba, łapka w górę. Uważam szósty rozdział Księgi Daniela za wiarygodny. Autorem Księgi Daniela jest prorok Daniel, który przebywał na dworze babilońskim 66 lat. Spisał wydarzenia, w których uczestniczył i był świadkiem. Możliwe, że zostały one z czasem zapomniane, albo poświadczające je materiały źródłowe zaginęły, uległy przez wieki zniszczeniu lub nieodkryte, spoczywają gdzieś w starożytnych ruinach, a zachowały się jedynie w Biblii. Stąd nieznane są nauce historii. Jeśli powyższe założenie jest słuszne, to znaczy, że przekaz biblijnej księgi Daniela może być dokładniejszy niż wyniki badań historyków. Nie ma powodu, aby potwarzać rzetelność i autentyczność tej historyczno-proczej księgi Starego Testamentu. Z informacji udzielonych nam przez proroka Daniela wynika, że Dariusz Med był z pochodzenia Medem. W pierwszym wersecie prorok zapisał. A Dariusz Medyjczyk objął królestwo, mając 62 lata. A w księdze Daniela, dziewiątym rozdziale i pierwszym wersecie czytamy W pierwszym roku Dariusza, syna Achaszferosza, z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego. Daniel odróżnia jego medyjską narodowość od perskiej narodowości króla Cyrusa o którym w szóstym rozdziale i wersecie 29 napisał: „A Danielowi dobrze się powodziło zapanowania Dariusza i zapanowania Cyrusa Persa”. Z przeczytanych zapisów wynika, że Dariusz Med był synem Ahasverosa. Według niektórych uczonych imię Ahasveros jest hebrajską formą imienia Kiaksares. Sares I był twórcą potęgi Medów. Zawarł przymierze z najświetniejszym królem Babilonu, Nebukadnesarem. Przymierze to zostało przypieczętowane małżeństwem Nebukadnezara z jego córką. Wspólnie pokonali Asyrię. Dariusz Med najwyraźniej był jego potomkiem, skoro Daniel nazywa go synem Achaszwerosza. Podobnie król perski Kiaksares I w starotestamentalnej księdze Estery jest po hebrajsku nazywany Ahaszweroż. Bibliści przypuszczają, że imię Dariusz jest przybranym imieniem królewskim i oznacza ten, który dzierży berło. Król Medów Dariusz, prawdopodobny Kiaksares II. Otrzymał tron podbitego Babilonu, tak, że oprócz Medii jego panowanie objęło Babilonię, ale nie na Persję. Władcy babilońscy nie panowali nad obszarami Medów i Persów, położonymi na północ i wschód od Mezopotamii, tylko nad Babilonią. Cyrus panował nad Persją prócz Medii. By utrwalić przyjaźń z Medami, tron podbitej Babilonii oddał ostatniemu królowi Medów, Dariuszowi. Oddanie władzy nad Babilonią Dariuszowi było znakomitym posunięciem politycznym Cyrusa. Utwierdzona w ten sposób Unia Medów i Persów stała się podstawą potęgi imperium. Cyrus nic nie tracił. Znając wiek Dariusza Meda, mógł przewidzieć jego bliską śmierć, po której stałby się jedynowładcą całego imperium. Dariusz Med, obejmując tron Babilonu, miał 62 lata. Ksenofont, dziejopisarz grecki, z IV wieku przed naszą erą, podaje, że Kiaksares II był teściem Cyrusa, który pojął jego córkę za żonę. Jeśli ostatni król Medów, Kiaksares II, to Dariusz Med, okazuje się, że jego wiek podany przez Daniela jest słuszny. Cyrus miał wtedy około 40 lat, gdyż jego syn Kambyzes był już dojrzałym mężczyzną reprezentującym ojca w życiu państwowym. Dariusz Med nad Babilonią rządził krótko. Rok i kilka miesięcy. Jego krótkie, niczym szczególnym nie wyróżniające się panowanie nie pozostawiło trwałych pamiątek. Zostało zapomniane i umknęło oficjalnej nauce historii starożytnej. Ale pamięć o nim zachowała Biblia. Daniel w swojej księdze wspomina tylko pierwszy rok jego panowania, po czym przechodzi do panowania Cyrusa Persa, który po śmierci Dariusza objął władzę nad całym imperium wraz z Medią i Babilonią. Z powyższych ustaleń wyłania się możliwy scenariusz wydarzeń dotyczących Dariusza Meda. W 559 roku przed naszą erą Cyrus zasiadł na tronie Persów. Dziewięć lat później zwyciężył medów, ale pozostawił im monarchię w Przymierzu z Persami, żeby utrwalić przyjaźń między obu narodami Cyrus pojął za żonę córkę Kjaksaresa II, biblijnego dariusza Meda. Król Persów stał się w ten sposób zięciem króla Medów. Więzy krwi miały scementować imperium medoperskie. W 539 roku przed naszą erą Medowie i Persowie zdobyli Babilon, a Cyrus, panując nad Persją, przekazał władzę nad nim Dariuszowi. Gdy w 538 lub na początku 537 roku przed naszą erą umarł Dariusz, ostatni król Medów, Kiaksares II, Cyrus stał się jedynowładcą imperium wraz z Medią i Babilonią. Gdzie miała miejsce historia opisana w szóstym rozdziale Księgi Daniela? Czy w Ekbatanie, stolicy Medów, czy w Babilonie? Daniel tego nie wspomina, ale gdyby przeprowadził się do Ekbatany, to by o tym napisał. Dariusz Med opuścił Ekbatanę i przeniósł się do Babilonu, świetniejszego od Ekbatany, był stolicą świata, bardziej pasował na siedzibę władcy. Daniel zapisał, że Dariusz objąwszy tron Babilonu na miejsce chaldejskiej administracji, ustanowił medoperski system zarządzania królestwem. Czytamy o tym w wersecie drugim. I postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów. Mieli być wszędzie w całym królestwie. Kronika babilońska uważana za rzetelny dokument dziejów w Babilonii potwierdza informację Daniela następująco. Dnia trzeciego Arachsamnu, to jest około 18 października, Cyrus do Babilonu wkroczył. Harinu przed nim napełniono. Porządek w mieście zapanował. Gdy Cyrus pokój dla całej Babilonii ogłosił, on... To jest Cyrus, Gubaru gubernatorem wszystkich gubernatorów w Babilonii ustanowił. Inny dopuszczalny przekład ostatniego zdania, bardziej korzystny dla księgi Daniela brzmi: Gubaru jego, to jest Cyrusa, namiestnik mianował namiestników w Babilonii. Według kroniki babilońskiej, Gubaru mianowany przez Cyrusa gubernatorem, Namiestnikiem Babilonu. Powołał namiestników nad Babilonią. Jest możliwe, że Gubaru to Dariusz Med. A więc Cyrus oddał władzę nad Babilonią swojemu teściowi, królowi Medów. Zorganizowanie w Babilonii aparatu administracji państwowej było pierwszą sprawą do załatwienia przez Dariusza. Przyłączając Babilonię do Medii. Dokonał reorganizacji całego swego królestwa, dzieląc je na 120 satrapi, które nadzorować mieli satrapowie. Dariusz Med nad satrapami powołał trzech ministrów, którzy mieli ich nadzorować. Satrapowie mieli przedkładać im sprawy dotyczące ich satrapi. Na stanowisko jednego z ministrów monarcha powołał Daniela. W wersecie trzecim czytamy: Nad nimi ustanowił trzech ministrów, z których jednym był Daniel. I owi satrapowie mieli przed nimi zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Zapewne, gdy namiestnicy musieli rozwiązać trudne sprawy, prosili ministrów o pomoc i radę. Z kolei, jeśli ministrowie stanęli wobec kwestii niezwykle ważnych, zasięgali opinii u króla lub oddawali sprawę w jego ręce. Ministrowie sprawozdawali Dariuszowi Medowi, co działo się w państwie na podstawie raportów satrapów. Jakim cudem Daniel, wysoki urzędnik podbitego Babilonu, stał się jednym z trzech ministrów Dariusza Meda? Dlaczego król powziął zamiar powołania Daniela na najważniejszego zaraz po sobie zwierzchnika państwa i przekazania w jego ręce nieomal całej władzy? Popatrzmy na werset czwarty. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Decyzja króla wymagała zaufania i znajomości Daniela. Chociaż od momentu powołania Daniela na ministra dał się on poznać jako osoba nieskazitelna, to przecież czas sprawowania przez niego funkcji ministra wydaje się być zbyt krótkim, aby na tej podstawie podjąć taką decyzję. Wszystko wskazuje, że Dariusz znał Daniela od dłuższego czasu. Kiedy za panowania króla babilońskiego Nebukadnesara Medowie i Babilończycy byli sprzymierzeni, Daniel przez około 30 lat odwiedzał dwór Medów, prowadząc sprawy państwowe. Dało to Dariuszowi sposobność poznać Daniela. Będąc młodym, liczącym sobie w roku śmierci Nebukadnezara 38 lat następcą tronu, widział jego pobożność i prawość. Przekonał się, że ma do czynienia z osobą uświęconą. Wieści o Danielu dochodzące z dworu babilońskiego utrwaliły spostrzeżenia Dariusza. W końcu to, czego dowiedział się o tym, co się stało w trakcie nocnej uczty Belsazara, podczas której Babilon padł, przekonało go o wartości Daniela i jego wiarygodności jako męża stanu. Czytam wersety 5 i 6. W Satrapowie zaś i Ministrowie Szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Wtedy rzekli owi mężowie, nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Pozostali ministrowie i namiestnicy nie podzielali zamiaru króla. Widzieli w Danielu zagrożenie dla siebie. Jego prawość uniemożliwiała im prowadzenie nieczystych interesów. Zawiązali sprzeciw przeciwko niemu, ale nie mogli znaleźć podstawy do oskarżenia go. Daniel, hebrajczyk, wyznawca judaizmu, nie brał udziału w uroczystościach religijnych dworu i społeczeństwa babilońskiego. Nie uczestniczył w ceremoniach państwowych, gdyż były związane z bałwochwalstwem. Czcił tylko jednego jachwę. Będąc innowiercą, odróżniał się poglądami i stylem życia od otoczenia, co drażniło wielu. Wrogowie zrozumieli, że jego odmienność religijna może być wykorzystana przeciwko niemu. Dziejopisarz żydowski Józef Lawiusz z I wieku w swoim dziele Dawne Dzieje Izraela skomentował to tak. Zażywając wielkiej czci i tak wspaniałej łaskawości Dariusza, i będąc jego jedynym powiernikiem we wszystkich sprawach, król bowiem wierzył, że ma on w sobie ducha boskiego, Daniel padł ofiarą zawiści. Ludzie zazwyczaj źle patrzą na tych, którzy mają większe od nich łaski u królów. Co dalej nastąpiło? Czytamy w wersetach od siódmego do dziewiątego. Wówczas owi satrapowie i ministrowie wpadli do króla i tak odezwali się do niego: Żyj wiecznie, królu Dariuszu! Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy doradzają. Aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą, kto w ciągu trzydziestu dni o cokolwiek będzie się modlił, do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy. Teraz więc, królu, wydaj to zarządzenie i każ sporządzić pismo. Które według niewzruszonego prawa Medów i Persów nie może być cofnięte. Plan spiskowców był prosty. Wykorzystując nieobecność Daniela bez jego wiedzy, pod pozorem czci dla króla nakłonili go do wydania zakazu modlenia się do kogokolwiek oprócz niego samego w przeciągu miesiąca. Był to nakaz modlenia się przez miesiąc wyłącznie do króla. Nieprzestrzeganie zarządzenia miało być karane śmiercią w lwiej jamie. Ustawa ta wymierzona przeciwko Danielowi zakazywała też mieszkańcom królestwa ich kultu religijnego przez wyznaczony miesiąc. Powyższe zarządzenie obwarowano niezmiennością prawa medoperskiego. Ustawy wydawane przez władców medoperskich, nawet jeśli okazały się złe, były nieodwołalne. Nie można było ich za nic w świecie uchylić. Diodor z Sycylii, grecki dziejopisarz z pierwszego wieku przed naszą erą, opisuje przypadek Haridemosa, skazanego na śmierć za zbrodnię, której nie popełnił. Przed wykonaniem wyroku wykazano jego niewinność. Król Dariusz II żałował i obwiniał się za wydanie błędnego wyroku, lecz cofnąć go nie mógł. Haridemosa stracono. Gdyby Tomasz Komenda żył w Persji, z więzienia nigdy by nie wyszedł, chociaż Okazał się niewinny. W księdze Estery czytamy, że Haman uzyskał od króla Achaszferosza dekret skazujący Żydów w Persji na zagładę. Estera, żona Achaszferosza, przyznała się, że jest Żydówką i wybłagała łaskę dla rodaków. Król dekretu odwołać nie mógł. Więc wydał kolejny, nakazujący Żydom bronić się i zniszczyć wrogów. Medowie i Persowie niezwykle poważnie traktowali wymiar sprawiedliwości. Pewnemu sędziemu udowodniono przekupstwo, przez co wydawał niesprawiedliwe wyroki. Gdy został stracony, zdjęto z niego skórę, z której upleciono krzesło sędziowskie. Na nim posadzono jego syna i powiedziano mu, aby gdy będzie sądził i wydawał wyroki, pamiętał, na czym siedzi. Nieświadomy uknutej intrygi, Dariusz Med przystał na propozycję ministrów i satrapów. Czytamy werset dziesiąty. Wobec tego król kazał sporządzić. Pismo z tym zarządzeniem. Czy jest możliwe, aby Dariusz mógł wydać dekret tak nietolerancyjny? Karanie za odmowę deifikacji panujących było powszechne w cesarstwie rzymskim, ale nie w Medopersji. W pogańskim Rzymie chrześcijanie z tego powodu byli prześladowani, natomiast władcy perscy przeszli do historii jako królowie tolerancyjni. Problem ten wyjaśniają odkrycia dokonane w Egipcie, kiedy kraj faraonów dostał się pod panowanie perskie. Dostarczyły inskrypcji deifikujących królów perskich. Kambyzesa. Określają synem Boga Re, a Dariusza I synem Bożym i innymi atrybutami boskimi przy ich imionach. Możliwe, że królowie perscy w pewnych okolicznościach mogli przyjmować boską cześć. Takim przypadkiem było wydanie przez Dariusza Meda powyższego zarządzenia. Dariusz Med. Jak większość ludzi czuły na pochlebstwa, nieświadomy skutków decyzji dekret podpisał. Spisek przeciw Danielowi należy rozpatrywać w kontekście walki dobra ze złem. Prorok na dworze Dariusza Meda reprezentował Boga, oddziaływał na króla i jego otoczenie, przekazywał elitom państwa wartości Boże. Dlatego Lucyfer natknął jego wrogów planem spisku, by zgasić te światełko prawdy. Dalszy ciąg wypadków opisany jest w wersetach jedenastym i dwunastym. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna. Otwarte w stronę Jeruzalemu. I trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Wtem wpadli owi mężowie i zastali Daniela modlącego się i błagającego swojego Boga. Chociaż Dariusz był nieświadomy prawdziwych intencji swoich urzędników, to popełnił dwa błędy. Intryganci postarali się, aby król podpisał dekret jak najszybciej, nie pytał Daniela o opinię i podpisał go pod jego nieobecność. Obwieszczenie dekretu nie zmieniło zachowania Daniela. Lojalny wobec króla rzetelnie wykonywał swoje obowiązki. Jednocześnie trzy razy dziennie, zgodnie z przyjętym zwyczajem, w swoim pokoju przy otwartych oknach modlił się zwrócony twarzą w kierunku Jerozolimy. Czy Daniel wiedział, że ministrowie i satrapowie byli jego wrogami? Tego tekst nie mówi. Aby plan uknuty przeciwko prorokowi się udał, spiskowcy zakładali, że nie zaprzestanie czcić Boga. Tak jak to czynił do tej pory, nie pomylili się w ocenie charakteru Daniela. Śledzili go i złapali na gorącym uczynku przestępstwa prawa królewskiego, zdobywając podstawę do oskarżenia go. Czytamy wersety 13 i 14. Potem stanęli przed królem i tak rzekli. Czy nie kazałeś wypisać nakazu, że każdy, kto by w ciągu trzydziestu dni o cokolwiek modlił się do jakiegokolwiek Boga albo człowieka, oprócz Ciebie królu, będzie wrzucony do lwiej jamy, wtedy odpowiedział król i rzekł: Rzecz to niewątpliwa zgodnie z niewzruszonym prawem medów i persów. Wtedy, odpowiadając, rzekli do króla. Daniel, jeden z wygnańców ludzkich, nie zważa na ciebie, o królu, i na twój nakaz, który kazałeś wypisać, trzy razy dziennie odprawia swoje modły. Następnego dnia dostojnicy, uzyskawszy audiencję u króla, zapytali go o aktualność dekretu. Niczego nieświadomy Dariusz potwierdził jego niepodważalność. Zgodnie z prawem Medów i Persów. Gdy w ten chytry sposób upewnili się z ust królewskich o ważności dekretu, oskarżyli Daniela o jego łamanie. Czytam wersety 15 i 16. Gdy król usłyszał te słowa, bardzo mu się to nie podobało i zastanawiał się nad tym, jakby Daniela ratować. I aż do zachodu słońca starał się go uwolnić. Lecz owi mężowie wpadli do króla i tak rzekli do króla: Wiedz królu, iż jest prawem u Medów i Persów, że żadne zarządzenie lub nakaz wydany przez króla nie mogą być zmienione. Wtedy monarcha zrozumiał, w jaką pułapkę wpędzili dostojnicy jego wiernego sługę. To nie cześć dla królewskiej chwały, lecz zawiść do Daniela skłoniła ich do zaproponowania dekretu. Zasmucony Dariusz cały dzień szukał możliwości ocalenia Daniela. Świadomi tego dostojnicy w końcu dnia przybyli do króla, przypominając mu, aby nie zwlekał z wykonaniem wyroku i uszanował narodową tradycję nieodwołalności. Ustaw państwowych Medów i Persów. Daniel w wersetach od 17 do 19 zapisał: Wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy. A król odezwał się i rzekł do Daniela: Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. Po czym przyniesiono jeden kamień i położono go na otworze jamy, a król opieczętował go swoim sygnetem i sygnetami swoich dostojników, aby sprawa Daniela nie uległa zmianie. Potem udał się król do swojego pałacu i spędził noc na poście, nie dopuścił do siebie nałożnic, a sen go odbiegł. Dariusz wiedział, że nawet on jako król, Musi uznać nieodwołalność podpisanego przez siebie dekretu. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do problemów, które przyniosłyby państwu szkodę, a Daniela i tak by nie uratował, gdyż jego następca wyrok musiałby wykonać. O zachodzie słońca Daniela wtrącono do lwiej jamy. Jej władz zapieczętowano sygnetami króla i dostojników. Było to przełomowe wydarzenie w życiu Dariusza. Dzięki Danielowi dowiedział się wiele o Bogu, lecz do tej pory nic nie nastąpiło, co przekonałoby go do uznania Jahwe. Kontakty z Danielem uświadomiły mu także nicość bóstw, będących jedynie wytworami wyobraźni starożytnych narodów które po potopie, w miarę upływu wieków, oddalały się od Boga i popadały w bałwochwalstwo. Beznadziejna sytuacja wymusiła na królu szukanie ratunku właśnie u Boga, którego czcił Daniel. Zrozumiał, że jeśli on Danielowi nie pomoże, to nikt mu nie pomoże. Zrozpaczony w głębi serca, błagał Boga o ocalenie Daniela. Żegnając się z Danielem, wypowiedział słowa, które można uznać za jego modlitwę wstawienniczą: Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech Cię wyratuje. Zapadła noc, będąca dla Króla dramatyczną walką wiary. Zapis biblijny wskazuje, że Dariusz los Daniela zawierzył Bogu, a w jego duszy Tliła się nadzieja ocalenia proroka. Król spędził noc na poście, odprawił nałożnicę, niespokojnie przewracał się na łożu z boku na bok, nie mogąc zasnąć i oczekując niecierpliwie na nastanie poranku. A jak spędził tę noc Daniel? Może spokojnie usnął? Nie wiemy. Tego na ten temat tekst biblijny nie mówi. Popatrzmy na wersety 20 i 21. A wstawszy bardzo rano o świcie, poszedł król śpiesznie do lwiej jamy. A gdy się przybliżył do jamy, zawołał smutnym głosem na Daniela i rzekł: Danielu, sługo Boga Żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz? Mógł cię wybawić od lwów? Tląca się w duszy Dariusza iskierka wiary. Kazała mu zaraz o świcie pośpieszyć do lwiej Jamy. Głosem pełnym bólu zawołał w czeluść lwiej Jamy: czy żyje, czy Bóg go ocalił? Być może król tej nocy zawarł przymierze z Bogiem. Uznał Boga Daniela za prawdziwego i żyjącego. Ukorzył się przed nim i powziął postanowienie, że jeśli ocali Daniela, będzie mu służył. Świadczy o tym użyte przez Dariusza w pytaniu rzuconym w czeluść Jamy określenie Jahwe Bogiem Żywym. Danielu, sługo Boga Żywego. W dalszej części pytania Dariusz rzekł, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, Mógł cię wybawić od lwów? Zasadniczym problemem Dariusza nie była kwestia, czy Bóg istnieje, ale czy mógł wybawić Daniela. Dariusz, będąc starszym człowiekiem, niejedno w życiu widział i wiedział, że żadni bogowie nie ocalą Daniela. Jego umysł opanowany przez prymitywne wierzenia nie mógł pojąć, że Bóg Żydów byłby zdolny ocalić Daniela. Całą noc w jego myślach szalała burza, a dusza rozdarta była między wiarę a wątpliwość. Teraz miał otrzymać odpowiedź, która miała zmienić jego życie i zadecydować, kim będzie dla niego Bóg Daniela. Czytam wersety 22 do 25. Wtedy Daniel rzekł do króla, królu, żyj na wieki, mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknąć paszcze lwów, także mi nie zaszkodziły, gdyż przed Nim jestem niewinny, nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Wtedy król bardzo się z tego ucieszył i rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy. A gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga. Rozkazał też król, aby przyprowadzono owych mężów, którzy oczernili Daniela, i wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych, ich dzieci i żony. A zanim dosięgnęli dna jamy, lwy rzuciły się na nich i pogruchotały wszystkie ich kości. Z mrocznej czeluści lwiej jamy dał się słyszeć głos Daniela. Pozdrawiając króla, odpowiedział mu: że Bóg go ocalił z lwych, kłów i pazurów, a także zapewnił Dariusza o swojej lojalności i niewinności. Po wyciągnięciu proroka z Jamy, król i jego świta z niedowierzaniem patrzyli na niego jak na zmartwychwstałego z grobu. Nie widzieli u niego żadnych obrażeń, byli w szoku, nie mieściło im się to w głowach. Dariusz Med. Zgodnie z niezmiennym prawem Medów i Persów, nakazał Daniela wrzucić do Lwiej Jamy, ale wykonanie wyroku zostało w sposób nadprzyrodzony uchylone przez Najwyższego. Wrogowie Daniela spoglądali z przerażeniem na niego. Po wrzuceniu go do Lwiej Jamy zapewne biesiadowali całą noc. Tekst Księgi Daniela nie informuje nas, jak się zachowali, będąc świadkami ocanielnia Daniela. Natomiast informuje nas, że dariusz skazał ich wraz z rodzinami na wrzucenie do lwiej jamy, gdzie wszystkich od razu rozszarpały lwy. Józef Lawiusz uzupełnia opis biblijny taką uwagą. Wrogowie Daniela, widząc, Iż nie poniósł żadnej szkody, nie chcieli uwierzyć, że ocaliła go Boża opatrzność. Lecz uznali, że lwy nasycone były pokarmem i dlatego nie tknęły Daniela, ani nawet nie zbliżyły się do niego. I tak oświadczyli królowi. Jemu jednak już obrzydła ich niegodziwość, więc polecił, by rzucono lwom wielką ilość mięsa. A gdy się nażarły do syta, rozkazał strącić do tej jamy nieprzyjaciół Daniela, aby się przekonać, czy lwy z powodu nasycenia będą trzymać się z daleka od nich. Skoro rzucono satrapów między drapieżniki, Dariusz całkowicie się upewnił, że Daniela ocalił Bóg. Lwy bowiem nie oszczędziły żadnego z nich wszystkich tak zażarcie rozszarpały jakby były ogromnie wygłodzone i spragnione pokarmu chociaż nie odnaleziono materiałów źródłowych potwierdzających tę praktykę wydaje się pewne że ludzie byli tu i tam rzucani na pożarcie dzikim zwierzętom co stało się powszechną praktyką w cesarstwie rzymskim starożytne zabytki mezopotamii Płaskorzeźby i reliefy ukazują wiele scen z polowań na lwy, które wtedy żyły w tej strefie geograficznej. Starożytne inskrypcje podają, że pokonanych władców wystawiano na publiczne pośmiewisko, zamkniętych w klatkach dla dzikich zwierząt. Na podstawie przekazów ojca historii Herodota z Halikarnasu żyjącego w V wieku przed naszą erą i Marcelinusa Ammianusa, dziejopisarza rzymskiego z IV wieku posyłanie na śmierć skazańców z ich rodzinami było powszechne w świecie starożytnym, co potwierdzają także księgi biblijne. Daniel został sam wtrącony do lwiej jamy. Gdyż nie miał rodziny. Zabrany w 605 roku przed naszą erą z Jerozolimy do Babilonu, by służyć Nebukadnesarowi, został poddany kastracji. Persowie przejęli kulturę podbitej Babilonii. W jednej z perskich stolic, Suzie, odnaleziono w 1902 roku stelę Kodeksu Hamurabiego, króla Babilonu, z XVIII wieku przed naszą erą. Paragraf pierwszy kodeksu hamurabiego brzmi: Jeśli ktoś kogoś oskarżył i rzucił nań podejrzenie o zabójstwo, zaś tego mu nie udowodnił, ten, kto go oskarżył, poniesie karę śmierci. Prawo hamurabiego przewidywało więc karę śmierci za fałszywe oskarżenia w sprawach najwyższych. Bóg nakazał, aby osoby skarżące kogoś fałszywie były ukarane tak jak chciały skrzywdzić niesłusznie oskarżonych popatrzmy na księgę powtórzonego prawa czyli piątą księgę Mojżesza 19 rozdział wersety 16 i 19 jeżeli wystąpi przeciwko komuś krzywdzący świadek oskarżając go o przestępstwo to staną obaj ci mężowie, którzy mają spór przed Panem, przed kapłanami i sędziami, którzy będą w tym czasie. Sędziowie zbadają sprawę dokładnie. I jeżeli okaże się, że ten świadek jest świadkiem fałszywym, że fałszywie świadczył przeciwko swemu bratu, to uczynicie mu tak, jak on zamierzał uczynić swemu bratu. I wytępisz zło spośród siebie. Więc skazanie intrygantów na śmierć za pokrętne oskarżenie Daniela było zgodne z prawem mezopotamskim i mojżeszowym Starego Testamentu. Czytamy wersety od 26 do 28. Potem król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, Plemion i języków na całej ziemi. Pismo tej treści. Pokój Wam! Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki. A jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów. Bóg nie przeszkodził wrogom Daniela wtrącić go do lwiej jamy. Pozwolił im wykonać ich plan, aby ocalić proroka w znamienity sposób. Przez męstwo Daniela, który nie ugiął się złemu prawu państwowemu i nie zaprzestał czcić Boga, Moce zła zostały pokonane, a Bóg wywyższony i otoczony honorem. Dariusz Med nie miał już żadnych wątpliwości, kim jest Bóg czczony przez Daniela. Rozkazał obwieścić w królestwie dekret wzywający do poszanowania Jahwe. Podobnie jak w przypadku trzech hebrajczyków wtrąconych z rozkazu Nebukadnezara do rozpalonego pieca na równinie Dura pod Babilonem za odmowę czci jego Boga, tak i w niniejszej historii niezachwiana wierność jednego człowieka doprowadziła do ponownego wywyższenia Boga w królestwie Dariusza Meda. Dekret Dariusza był także wyznaniem jego wiary. Monarcha wyznał w nim, że uznaje Boga za rzeczywiście istniejącego, wiecznego i wszechmogącego, który w nadprzyrodzony sposób interweniuje na rzecz swoich wiernych prawdy i sprawiedliwości. Dekret Dariusza, będący aktem wyznania wiary i oddania czci Bogu, zamyka jego życie. Możemy uznać, że zmarł pojednany z Bogiem, i wcale się nie zdziwię, gdy go spotkam na jakiejś ulicy w Nowym Jeruzalem. Księga Daniela świadczy, że po Nebukadnezarze Dariusz Med był drugim monarchą pozyskanym przez Daniela do królestwa Bożego. Z tego tytułu hebrajskiego proroka można nazwać misjonarzem królów. Ostatni werset 29 brzmi, a Danielowi dobrze się powodziło zapanowania Dariusza i zapanowania Cyrusa Persa. Józef Flawiusz napisał, że monarcha Daniela obdarzył niesłychanym zaszczytem, mianując go pierwszym ze wszystkich przyjaciół. Po śmierci Dariusza, prawdopodobnego ostatniego króla Medów Kiaksaresa II, Media i Babilonia zostały wcielone do imperium perskiego, nad którym panowanie roztoczył Cyrus Achemenida. Nie wiemy, kiedy zmarł Daniel, ale wydaje się pewne, że podczas panowania Cyrusa. Przebywając na dworze perskim, hebrajski prorok do końca życia cieszył się szacunkiem i uznaniem. Na Facebooku prowadzimy księgarnię wysyłkową, zaopatrzoną w literaturę płatną i bezpłatną. Poszperajcie, a jeśli znajdziecie coś dla siebie, zamówcie, a wyślemy pocztą. Dziś polecam dobrą książkę Apokalipsa dotyczącą proroc Apokalipsy odnośnie wydarzeń czasów ostatecznych i bezpłatną książeczkę dla tych, których życie straciło sens, gdy wszystko traci sens. Pozdrawiam i do zobaczenia.